Panie marszałku, ja szybciutko. Ta inwestycja ma swoją historię od 1974 roku. Rzadko kto o tym wie. Wszystkie władze, i te dobre, i te złe, marzyły o czymś podobnym. No niestety zawsze gdzieś na zakręcie, nawet Platforma Obywatelska w 15 albo w 14 roku wydała kilkanaście milionów złotych na opracowanie, które wprost udowadniało, że CPK, tylko wtedy się inaczej nazywało, jest bardzo uzasadnionym projektem. Dziś dyskutujemy na temat tego, czy to ma być duże, czy to ma być małe. Wiecie Państwo, powiem tak, że jak się podsumuje te wszystkie wydatki, kto ma za co płacić, gdzie obligacje, to Skarb Państwa wydałby na to 4 miliardy złotych. Jedynie tyle, co wy dzisiaj na telewizję wydajecie rządową. To chcę powiedzieć, wiecie, w czym jest problem? W mentalności. Wy, panie ministrze, macie mentalność chłopa pańszczyźnianego. Wy po prostu na kolanka. Niemcy muszą wam pozwolić i będzie wszystko w porządku. Taka jest prawda. Wstyd mi za pana. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Będzie dużo dzisiaj dyskusji na temat samej idei CPK, natomiast ja chciałbym po tym audycie, który został dokonany, poprosić pana ministra o informację na temat kolei dużych prędkości KDP 170, tej najsłynniejszej szprychy, która leży mi głęboko na sercu, ponieważ ona ma przebiegać przez mój region. Chodzi o granicę czeską, Gorzyczki, miasto Żory, potem Orzesze, Łaziska Górne, Mikołów, Katowice, Piotrowice. I tam mieliśmy się dowiedzieć, jaki jest biznesplan, jakie są koszty tej inwestycji, żeby pan minister był łaskaw to powiedzieć, oraz jaka jest oszczędność czasu przejazdu na tym odcinku, ponieważ to jest chyba najbardziej krytyczne. Myśmy się wcześniej już przez kilka lat zastanawiali, dopominaliśmy się, ile można zaoszczędzić właśnie na tej gigantycznej inwestycji, to są naprawdę miliardy złotych przewidziane przez teren bardzo trudny, zurbanizowany oraz tam są posadowienia również na stawach, więc ten ekspres nie jechałby tam właśnie 300 km na godzinę, tylko w różnych etapach 120, a nawet 80 km na godzinę. Wątpliwa jest zatem ekonomia oszczędności czasu. Bardzo proszę o ustosunkowanie się. Pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. No bardzo przykro było słuchać tego, co pan tutaj przez te kilkanaście minut opowiadał, bo to jasno wskazuje na to, że państwo nie chcą tego lotniska, opowiadają różne rzeczy o mitach i prostują mity, pokazują swoje kompleksy. Nie wiem, skąd w państwa tyle tych kompleksów. Mówi pan o dopasowaniu do potrzeb. Tylko do czyich potrzeb? Niemieckich potrzeb? Austriackich potrzeb? Jak można było stracić prywatnego inwestora, który właśnie przez państwa zachowanie poszedł sobie na Węgry? Czyli znowu nie będzie w Polsce, bo jest w Berlinie, a będzie na Węgrzech, bo oni myślą o Węgrzech. Może pan by zaczął myśleć o Polsce. Dlaczego pan ignoruje Polskę powiatową? Tam też żyją ludzie i to jest realny rozwój Polski, nie tylko duże miasta, a właśnie ta Polska powiatowa, bo Polska właśnie zawsze była silna Polską powiatową, a nie warszawską. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, po wczorajszym wystąpieniu premiera Donalda Tuska, każdy, kto pamięta metody rozwiązywania problemu przez niego, nie może mieć chyba wątpliwości, że projekt CPK nie powstanie. Zapowiedź inwestowania w Modlin i modernizowania Okęcia, drony bezzałogowe, dużego okrojenia pierwotnych projektów świadczy o tym, że wielka inwestycja, jaką jest CPK, podzieli los choćby elektrowni atomowej w Żarnowcu. Była ona platformie potrzebna, żeby pan Grat brał kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, chyba tylko po to. Nie wyzbyliście się kompleksów. Nawet uczestnicząc w wysokich stanowiskach w Brukseli, wam się po prostu w głowie nie mieści, żeby Polskę było stać na wielkie projekty, bo przecież macie lotnisko w Niemczech. Jednocześnie wracacie do podziału na Polskę A i B. Gdzie w waszych planach modernizacji linii kolejowych są średnie miasta? Gdzie jest Sieradz? Gdzie jest Kalisz? Dlaczego powinniście całkowicie Polską Wschodnią? Gdzie jest Lubelszczyzna? Gdzie jest Podkarpacie? Polacy to nie tylko wielkie miasta, Polacy to również Polska powiatowa, a wy chcecie budować kolej, ale tylko dla swojego wielkomiejskiego elektoratu. Pani marszałek, Wysoka Izbo, rozmawiamy o zagadnieniu dość skomplikowanym i prowokującym do myślenia. Ja od razu przypominam sobie w tym miejscu aferę sprzed 10 lat, aferę taśmową, która była wielką aferą, a linia obrony rządzących brzmiała, nagrania były nielegalne, więc w sumie to tak jakby ich nie było. A przecież to fikcja. Mamy wszyscy udawać, że czegoś nie usłyszeliśmy.
Uważam, że dla wielu przestępców czy aferzystów takie podejście do tematu jest niezwykle wygodne. Więc zastanówmy się, czy te tak zwane owoce zatrutego drzewa przybliżają nas do szeroko rozumianej sprawiedliwości, czy też nie. Oczywiście służby nie mogą być pozbawione kontroli, a Polacy muszą czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o inwigilację. Ale kiedy mleko się wylało, to mamy przejść do porządku dziennego, bo jakiś kelner nagrał tam, co Donald Tusk czy Radosław Sikorski myśli o sytuacji, jaka panuje w rządzie. Potrzeba głębokiego zastanowienia się i długiej debaty na tym, jak znaleźć złoty środek w takich sytuacjach. Nie ulega wątpliwości, że nielegalny podsłuch czy inny dowód zdobyty niezgodnie z prawem powinien być traktowany jak przestępstwo, ale jednocześnie czy nie może być dowodem w tym procesie? Sytuacja, w której sąd decyduje nad wszczęciem śledztwa o winie i karze, nie może wziąć pod uwagę dowodu, o który wie cała opinia publiczna, to jest niepoważne i zwyczajnie fikcja. Dlatego uważam, że jeśli celem jest sprawiedliwość orzekania, to trzeba sposób pozyskania dowodu ocenić oddzielnie od postępowania, co do którego dowód został pozyskany. W przeciwnym razie wystawia to na śmieszność wymiar sprawiedliwości i jest na rękę przestępcom. Co do innych zmian proponowanych w projekcie, przesunięcie kompetencji ze strony prokuratora do sądu oceniam jako słuszne, szczególnie, że prokuratora Bodnara kontynuuje kiepskie tradycje stosowane w tej instytucji przez ministra Ziobrę. Naszym celem jako Sejmu jest wyważenie wszystkich racji i przepisy, które sprawiają, że Polacy wreszcie zyskają poczucie bezpieczeństwa, a wymiar sądownictwa należy mu autorytet. O taką pracę z tego miejsca apeluję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam pan poseł Marek Jakubiak, Koło Parlamentarne Kukiz 15. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Akurat przypominam sobie, nie tylko Krzysztof Szczucki był przeciwko tejże zmianie, również i Kukiz 15 w całości głosował przeciwko tym zmianom. Tak więc myślę, że nie będziemy mieli problemu z głosowaniem za tą akurat ustawą czy inicjatywą poselską. Bowiem społeczeństwo, proszę Państwa, składa się z 38 z hakiem tam milionów osób, które w równie dobry sposób mogą być pomijane z byle powodu, z byle domniemania urzędniczego i wykorzystywane to w oskarżeniach dosłownie z sufitu. No i przeciwko temu się po prostu zwyczajnie stawiamy. Mówimy nie nielegalnie zbieranym dowodom. Po prostu powinno być państwo na głowie postawione, na nogach, przepraszam, postawione w tym zakresie. Dowody powinny być legalne. Prawda, pani sędzio? Dowody powinny być legalne, żeby mogły być stosowane w sprawie. A więc w oczywisty sposób będę namawiał kolegów do poparcia tej inicjatywy zmiany ustawodawczej, bowiem państwo powinno być państwem prawa, a nie domniemania prawa.